Fiderland.pl. Wyspecjalizowany sklep z asortymentem Fider i metod Fider. Jesteśmy na łowisku Zezuj. Witamy na kanale. Będziemy próbowali złowić jakieś dzisiaj ryby wśród, powiedzmy, takiej jesiennej, późno jesiennej już pogody. Nie jest już ciepło. Zobaczymy, jak to będzie, czy w ogóle ryby będą, tak? Bo to różnie bywa, tak? Tak jest. Spotkaliśmy się jako część z klubu WKS-u z chłopakami. Za chwilę będziemy startować. Stanowiska sobie rozłożyliśmy. Jakieś krótkie takie losowanie wykonaliśmy, kto gdzie siedzi. Akurat mi wypadło, że będę siedział w środku, także tak tutaj. Po lewej będzie akurat Paweł siedział, dalej Jarek, a całkiem tam z tyłu Janusz. Ja tak? Będę siedział. Także myślę, że Janusz ma najfajniejsze miejsce, bo ma blisko akurat pół wyspy. Zobaczymy, czas pokaże. Dokładnie. Dobra, jak będziecie łowić? Dalej, bliżej? Bo ja będę próbował łowić, nie wiem, 40 do 50 metrów. Nie będę, raczej chyba krócej nie będę. Ja tam zacznę od 27 metrów i będę się odsunął. A ja akurat zupełnie rozstrzelę, to znaczy jedna linia będzie 21, druga linia będzie 45. No tak, bo umówiliśmy się, że będziemy łowić na dwie wędki, nie na jedną. Bo to jest już późno, tak? No więcej szans na ryby generalnie, Ja generalnie nastawiam się tylko na zonętę. Co prawda rozrabiam pelet, ale to może już w awaryjnej sytuacji, jak zupełnie wszystko będzie odcięte. Także zonęta raczej taka pod kolorek czerwony. Taki ulubiony. Ulubiony mój, tak sobie wymyśliłem. Ja nie będę tutaj robił tajemnicy, po prostu jakąś tam krylowa mieszanka. No taki jest mój plan. Okej, zobaczymy. Lecimy. Lecimy. Jarosław, masz obcierki? Miałeś obcierkę? Nie. Tu pod wiatr chyba nie postrzelam. No witam. No przyjechaliśmy na ryby, na łowisko specjalne Zezuj. Z kolegami jesteśmy tutaj z klubu. Jest nas łowiących czterech, tak jak tam widać. No łowimy na... No ja na zanętę akurat dzisiaj bardziej. Fajny przyjazd, taki późno jesienny. W zasadzie prawie jak tradycja, bo w zeszłym roku dokładnie o tej samej porze byliśmy. 4 chyba i 5 listopada. Tutaj zamieszkaliśmy w takim domku, który jest na łowisku. Bardzo fajny domek. Jest przygoda, jest zabawa. Są ryby, co ważne. Duże ryby. Tutaj są naprawdę duże ryby. No i tyle. No. Takie nasze fajne wędkowanie wśród kolegów, przyjaciół, znajomych.
Ryby się ruszyły. Rano było bardzo źle. Myśleliśmy, że w ogóle nie połowimy. A jednak jakieś ryby zaczynają powoli żerować. Tak jak widać, też szukamy tych ryb generalnie, bo to widać, że zmieniamy dystans co chwilę. Jedna wędka bliżej, druga dalej. Głównie łowię na pelety. Tak sobie postanowiłem, że będę łowił na pelety. Pelety możemy zobaczyć nawet, tak, jakie mamy. Zrobiłem sobie skretinga. Już jest lekko przesuszony. Pelet Primo z Alera. Ten pelet akurat lubię nim łowić, jak się da, i to po prostu go stosuję, tak? Dobrze się klei, dobrze się rozwarstwia w wodzie, bardzo szybko pracuje. Jedno ściśnięcie, delikatnie biorę i on już jest rozproszony, tak? I uważam, że ten pelet na tą porę roku będzie bardzo dobry, dlatego że ma dobry kolor. Jest mało widoczny, nie odstrasza tych ryb. Chociaż skreting też nie jest zły, jest jasny, ale no dzisiaj nie działa, tak? Dzisiaj w ogóle nie działa ten pelet. Wszystkie ryby złowiłem właśnie na Primo. Na co trafiłem ryby? No to te w tym momencie złowiłem dwa chyba na ślimaka. Na coś nowego, co tam sobie też próbuję i testuję, co dostaliśmy na testy w sklepie. I jedną rybę złowiłem na Janusza z Osmy. Próbowałem zrobić jakąś tam krótką linię na bombkę, ale w ogóle ani obcierek, ani ryb. Próbowałem kilka razy, wrzuciłem tam, nic się tam nie dzieje na krótkiej linii. Pewnie już pora taka, że nie odpali już ta w ogóle krótka linia, więc darowałem sobie, próbuję cały czas łowić dalej, gdzieś szukać tych ryb. Dwie wędki na tą porę, tak jak widać, jedna krócej, druga dalej. Na jednej było trzy ryby, na drugiej była jedna ryba. Próbuję dalej, no coś może jeszcze coś złowimy. Jesteśmy na Zezuju pod Olsztynem. Mamy pierwszą połowę listopada i próbujemy zobaczyć, jak te jesienne nasze karpie biorą. Łowię dzisiaj na... Umieszałem sobie kilka peletów. Jakieś tam mieszanki sobie porobiłem. Teraz próbuję na skretinga dwójeczkę i czwóreczkę. Generalnie pierwsza rybka dzisiaj do mnie wpadła. I troszeczkę kombinacje robię. Jakieś różne zalewajki. Próbuję
potestować, dostałem też jakieś kulki na próbę, także spróbujemy. Panowie, dzisiaj było tyle ryb, że dwie siatki musiałem nawet. No ale już suszę, bo musi kiedyś zdążyć wyspnąć, nie? No tyle było. O, właśnie tak jak szedł. Co jest następny? Szedł niezwinąłą siatkę, no. O, i co? I chyba nawet nie taki mały. I chyba nie taki mały. Czyli tak, jak powiedziałem wcześniej. Ryba jest bardzo ładna. Może uda się nawet pokazać. Mówimy na dwie wędki, bo to jest takie bardziej zabawa dzisiaj niż zawody oczywiście, dlatego muszę się jednej pozbyć, bo to nie pomaga. O, już zaczyna się pojawiać ryba. O, ładniutki. O, ty! O! O, matko. Idziemy na matę. Tak się prezentuje. Yeah. Ładna. Będę cię trzymał, żeby cię na kartę nie przewalił. Trzymaj. No dobra. Ale pięknie. Gratulacje. Nie ma co męczyć szybki. Ciężko jest, to znaczy. Wyjazd dobiega końca. Jesteśmy już na zakończeniu. Zginęliśmy wędki. Ryby średnio dzisiaj dopisały. Ja złowiłem cztery karpie, a wy jak chłopaki? Ja jednego. Ja też jednego. No ale ja już bardzo dużo. Ale mi się udało bardzo dużo złowić. No na tego kryla, o którym rozmawialiśmy na początku, że... Żeby... Powiedzmy coś przez chwilę odpaliło, przez godzinę miałem brania, później już nic zupełnie. Na samym końcu, teraz parę minut temu, dosłownie jedno branie, duża ryba gdzieś tam nawet dojechała do klipa. Klipa musiałem odpiąć, płynęła na środek, no i spięła się, tak? No ale tak bywa. No dokładnie. Dobrze, no będziemy kończyć. Zapraszamy na nasz kanał, będziemy więcej robić takich realizacji, będziemy wspólne wypady gdzieś tam nad wodę tak samo realizować. Zapraszamy, oglądajcie nas. Hej! Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!